Od kilku tygodni upały dają się we znaki każdemu. W ubiegłym roku, pod koniec lipca, na rynku w Kępnie stanęła kurtyna wodna. Czy w tym roku będzie podobnie? Pomysł postawienia kurtyny wodnej w ubiegłym roku wywodził się z ratusza miejskiego. Wzorem dużych miast w kraju postanowiono ulżyć, choć trochę mieszkańcom. Tym razem pomysł ustawienia wodnej chmurki wyszedł od mieszkańców za pośrednictwem naszej redakcji. Problemu większego nie ma. Kurtynę wodną w ubiegłym roku użyczyli strażacy z Państwowej Komendy w Kępni. Na co dzień służy ona do ustawienia wodnych zapór przy dużych, rozprzestrzeniających się pożarach czy innych zagrożeniach. Gdy nie jest potrzebna w akcji, świetnie sprawdza się do rekreacyjnych celów. Kurtyna czerpie wodę z sieci wodociągowej, więc bryza wodna jest czysta i nadaje się nawet do picia. Co innego z wodą z pobliskiej fontanny. Tam woda, choć wydaje się czysta, nie nadaje się do picia, nawet do kąpania. Na najbliższe dni, a nawet tygodnie, synoptycy zapowiadają nadal wysokie temperatury, które mają oscylować w granicach 30 stopni Celsjusza. I tak może być do połowy sierpnia. Decyzja o ustawieniu kurtyny wodnej w ratuszu miejskim może zapaść już jutro, z czego najbardziej ucieszą się dzieci, które nie wyjechały na wakacje nad jezioro czy morze. Thank you.